Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj po kompletnym odrestaurowaniu tych trzech sprzętów o 19:00 odbędzie się live, na którym będziecie mogli sobie te sprzęty, że tak powiem, odkupić. I bardzo bym prosił, żeby oferty kupna tego po prostu nie były pisane pod filmem, nie były pisane na czacie, tylko bezpośrednio na maila do mnie i tylko wyłącznie będą na maila, i najwyższa oferta po prostu otrzyma ten sprzęt. I teraz tak, może opowiem, co w tym sprzęcie było zrobione. Ten sprzęt nie nagrywał od początku na lewy kanał. Teraz jest idealnie, wszystko poustawiane, poziom zapisu poustawiane, poziom modulacji zapisu i poziom podkładu, prądu podkładu. Nowa głowica została wstawiona Alpsa. Wymienione wszystkie tranzystory w torze audio na nowe BC, tam bodajże siedziały dwa SC. Dwa SC, te staruszki, a teraz siedzą BC 548C. Dokładnie, bo to są wszystkie identyczne, tam jest po 6 tranzystorów na kanał. Całym winowajcą był w tym magnetofonie, po prostu podniosło to bardzo mocno dynamikę tego magnetofonu. Był taki, słuchajcie, mały kondensatorek tantalowy, który zobaczcie, jak został, dwie diody w dwie strony, czyli ma przejście na wylot. No dobra, ale to mało ważne. Teraz tak, podniesione zostało, tutaj jeszcze go sobie trochę doczyszczę, podniesione są, znaczy wymienione są wszystkie te tranzystory, tak jak mówiłem, wszystkie elektrolity, znaczy wszystkie, no nie wszystkie, zostały jeszcze tam bodajże dwa, takie jeszcze w miarę, ale po prostu leciałem jak leci, bo ciężko było do ustalenia ta usterka. Po prostu wszystko na głowicy było, była modulacja, był zapis, był prąd podkładu, wszystko było widoczne, a po prostu zaczął nagrywać, ale bardzo cicho w pewnym momencie, no i dopiero wtedy się udało trafić. Prawdziwy vintage, słuchajcie, jest rok starszy ode mnie, ma 41 lat ten magnetofon, a jest stan w tej chwili idealny. Nie ma różnicy, ja nie będę tutaj puszczał muzyki. Dzisiaj o 19:00 będziemy puszczać muzykę na Twitchu. Będzie tak, się zacznie live i na Twitchu, i na YouTube, i na Deliv, i na Steam, na czterech platformach po prostu, bo to tak w tej chwili te live lecą. A potem przechodzimy na Twitcha i na Twitchu po prostu będzie bezpośredni sygnał z tego magnetofonu puszczony na live z próbkowaniem 360 kilobitów na sekundę przynajmniej, tak sobie myślę, może nawet ustawię 1 mega na audio, żeby po prostu no, najbardziej rzeczywiście oddać ten dźwięk z tego magnetofonu. Naprawdę jest że tak powiem, warty. Nie będę tutaj puszczał, bo to faktycznie idzie na YouTube, a wiecie jak z tym YouTube'em. Miejmy nadzieję, że sekundowy nie wytną. A teraz tak, kolejny sprzęt jest to właśnie to, co było wcześniej i na filmie, i na live'ach. Loewe Opta. W nim został tak wstawiony dekoder stereo nowy 1621, końcówka mocy na TDA. On ma sporą moc w tej chwili, może z radia i praktycznie mogę do końca podciągnąć i nie ma przesteru, nie? Nie będę. Po prostu jest na tej zasadzie, że została tak, skala została zestrojona, jak widać, stary po niemiecki 104 miało, w tej chwili już jest pełen zakres 108, troszeczkę dalej wychodzi ta wskazówka poza 104 i tak samo tutaj wychodzi na minimum. O, jest od 88 do 108 w tej chwili. Także tutaj może początku samego nie ma, bo jest od 88, tak żeby tutaj mniej więcej skala się zgadzała. Dopiero tutaj od 100 zaczynają się po prostu już
już się nie zgadza. Na przykład 101 i 4 to mamy w tym miejscu, nie? Gdzieś stację. Odpalimy go dzisiaj, też sprawdzimy na live. No i Saba. I słuchajcie, Saba, która też była robiona na live, był spalony tranzystor na przedwzmacniaczu, na preampie, w ogóle to na korektorze. Jedyne co w tej Sabie nie jest oryginalne, to jest te pokrętło. To jest pokrętło od balansu. Reszta jest w pełni po prostu sprawne radyjko, nie? Programator, oczywiście wszystkie programy działają, stroi też tak samo, została poszerzona skala, bo oryginał miał do 104, tak jak tutaj wiadomo było, kiedy w Niemczech była skala do 104, a teraz jest do 108. Także zawężone po prostu zostały wszystkie stacje, nie? No i myślę, że piękny sprzęt. Jeśli chcecie właśnie wspomóc ten kanał, już żeby tam nie... Ja osobiście też nie chcę za wiele za te sprzęty. Po prostu te sprzęty zostały tylko zainwestowane na przesyłki. No i czas na naprawy. W sumie to jest ponad tydzień pracy ze wszystkim. Żeby to wszystko odrestaurować, nie? Oczywiście po kurierze w tej Loewe Opta była złamana ta płytka. Tam zostało wszystko idealnie połączone na miedziane blachy. Miedziano blacho, tak żeby to wszystko było sztywne, jest praktycznie oryginał. No i co? No i wymieniona ta płytka, zresztą widzieliście na filmach wcześniejszych. Dobra, ja zapraszam dzisiaj na 19 na live i po prostu na piracze22@wp.pl już możecie zdawać swoje oferty. Po prostu nie piszcie głośno, jaka oferta na czacie ani pod filmem za te sprzęty, za każdy sprzęt indywidualnie. Po prostu Realistic SCT9 i tam podajcie swoją ofertę. Loewe Opta i też podajcie, no i Saba też możecie podać. Te trzy sprzęty po prostu czekam na maile, na propozycje. Także ja pozdrawiam. I przede wszystkim pamiętajcie, że wspieracie no, ten warsztat i te filmy takimi właśnie akcjami. Pozdrawiam.